zmienić. Ja to wiem. Odejść łatwiej jest niż żyć. I na morzu naszych wspólnych lat liczę wyspy pełne smutnych dat. Aksamitne rafy, gdy byliśmy tak szczęśliwi. Widzę nasze drzewa, które wygiął czas. Ja znam naszą miłość pełną burz. Czasem tnie w obie strony tak jak nóż i głęboko rani ciebie mnie. Razem ciężko żyć, osobno źle. Chyba zawsze już tak będziemy pogmatwani. Wspólny adres, nasze dzieci, sny, więc pomóż mi odnaleźć tamte dni. Pomóż mi odnaleźć nasze najpiękniejsze dni. Zaczaruj moje serce, zostaw mnie bez tchu raz jeszcze. Pomóż mi kochać. Przecież wiesz, to nie boli mnie. Dziwne, jak mi mało trzeba snu. Słyszę znów mego życia słaby puls. Miłość jest jak deszcz, który spływa po mnie aż do stóp. Sama obok siebie jestem znowu tu. Długo jeszcze będzie ta winda tak stać między piętrami? Zapytaj Pana Boga. Nie jesteśmy na ty. Ale możemy być. Nie jesteś jeszcze taka staruszka. Zresztą, znamy się długo. Zależy dla kogo. Co dla kogo? Dla kogo długo. A, dla mnie długo. Już pół godziny tkwimy w tym pudełku. No to może niech Pan przyciśnie przycisk alarmowy. Przyciskałem. Zresztą, jeżeli chcesz. To okropne. W rzeczy samej. Jak masz na imię? A pan mieszka w tej kamienicy? Nie. A ty? Też nie. Zresztą, nie mów mi, jak masz na imię. Może tak będzie lepiej. Ale też nie mów mi na pan. Mam dopiero 24, to znaczy 25 lat. A to jakieś 20, co? 21. Słyszysz? Tam na dole ktoś woła, przyciśnij. Autosugestia. Nie łam się. W końcu zjawi się jakiś cieć albo któryś z lokatorów. Mamy tu spędzić całe życie? Nie histeryzuj. Całe życie. Nie głupi pomysł. Jaki pomysł? Posłuchaj, spróbuj spędzić tu całe życie. W windzie. W windzie. Trochę tu mało miejsca i brakuje kilku podstawowych urządzeń. Posłuchaj. Poznanie, po jakimś czasie ślub, lata płyną i tak dalej. Wszystko zależy od nas. Tak jak sobie wymyślimy? Właśnie, wymyślimy to sobie wszystko, a jak dojdziemy do naszej śmierci, to myślę, że nas ściągną. Cieć albo któryś z lokatorów? Raczej pogotowie techniczne. Poznałeś mnie na uniwerku. Pierwsze dni to spacery, kawiarnie, dwa razy kino, trochę tańca w kwadratowej. Piątego dnia zbliżenie. Nie, za szybko. Po tygodniu.
I nie żadne tam zbliżenie, tylko się pokochamy. U mnie w pokoju. Nie, w plenerze. A, w takim razie to będzie czerwiec. Egzaminy poszły nam dobrze. Ja oczywiście studiuję na innym wydziale. Teraz tylko problem. Co zrobić z wakacjami? Mamy trochę grosza i jedziemy nad morze. Mała osada rybacka. Proszę nie. W Bałtyku woda jest za zimna. Jedźmy na Mazury. Jezioro, dobrze nagrzana woda. Takie nieduże jezioro. Wiesz, otoczone lasami. Mieszkamy w domku kempingowym. I jest cudownie. No, powiedz, że jest cudownie. Jest bardziej niż cudownie. Dziękuję. Ale pod koniec lipca coś zaczyna się psuć. Niby jest tak samo jak dawniej, ale jednak to nie to samo. Oj, nie powinieneś być zazdrosny o tego chłopaka, z którym wtedy pogadałam. Znałam go jeszcze z liceum. To nie to. Po prostu nie wiemy, co dalej ze sobą robić. Aż pewnego wieczoru... Ja ci mówię, że cię kocham. Trochę później ja ci też to powiem. W ten sam wieczór, tak? W ten sam. I będziemy siedzieć przed domkiem, objęci, a na niebie będzie taki ogromny księżyc. Na pewno. Co na pewno? Na pewno będzie ogromny księżyc. No pewnie, a coś ty myślał? Drugi miesiąc wakacji i twoich rodziców na prowincji. Trochę nudnawo przy stole. I jest nam dalej dobrze? Coraz lepiej. Płowe niebo twoich ramion. Wiesz, kto to napisał? Nie. Nie, a wiesz, kto napisał, co słychać, szeryfie? Nie. Może jednak zadzwonisz jeszcze raz. W porządku. Jedziemy dalej. Postanowiliśmy wziąć ślub. Koniecznie? Koniecznie. To jest ostatni rok moich studiów. Trochę dorabiam. Moi starzy odstąpili nam jeden pokój. Ty wyprowadziła się z akademika. Na razie nie myślimy o dziecku. Słusznie. To nie tylko to, że nie mamy warunków, ale... Ale co? Wiesz, trochę bałabym się o dziecko. O jego przyszłość. A, rozumiem. Nic nie rozumiesz. Przepraszam. Nie chciałem cię urazić. Spróbuję jeszcze raz zadzwonić. Masz znajomych w tej kamienicy? Tak. Taki malarz. A ty? Ciotkę. A więc kończę studia, dostaję dobrą pracę i po 2 latach kupujemy mieszkanie. Wtedy ja też już kończę studia. Tak, ty też. Trwają u nas mili ludzie, takie nieduże przyjęcia. Wiesz, wszyscy chwalą kanapki mojej roboty i mój sernik. Chwila. Umiesz robić sernik? Umiem. I
I powoli jesteśmy wciągani w taką szarą rzeczywistość. Wszystko wiemy o przyszłości. Za tyle i tyle lat komplet mebli, maszyn domowych. Kiedyś samochód. Ale czy to wszystko cię nie cieszy? Nie lubisz nowych rzeczy? Lubię, ale my tylko żyjemy dla tych rzeczy. Nieprawda. Dlaczego? Czy ty tego nie rozumiesz? Przecież jeszcze mamy siebie. Swoje uśmiechy, swoje ramiona, swoje tajemne powiedzonka. Swoją rutynę. Nie. Czyżby? Czy ty musisz to wszystko popsuć? Przecież nie musimy zatracać świeżości. Jeśli tylko się postaramy, naprawdę. Mamy swoją rutynę, swoją swojską nudę. Znamy się tak dobrze, że już nic nas w partnerze nie interesuje. Bierzemy roboty zlecone albo nadgodziny. Dobrze. Jeżeli chcesz, żeby tak było, to tak będzie. Oprócz robót zleconych, chwytamy okazję do zdrad. Bo to chyba w języku kobiet nazywa się zdrada. W każdym języku. Każde nowe ciało ma dla nas urok dlatego, że jest nowe. Potem przez kilka dni jesteśmy dla siebie bardzo czuli. Ja po pierwszej zdradzie czułam się podle. Oczywiście! Rozterki duszy są nam nieobce. Ktoś bardzo cię skrzywdził, tak? Mówimy o przyszłości, nie o przeszłości. Przepraszam. I o tym, że z naszej sytuacji nie ma już wyjścia. A rozwód? Rozwód? Niewiele by zmienił. Zmienilibyśmy po prostu stałych partnerów. A więc przez to, że widzimy, iż z naszej sytuacji nie możemy się wygrzebać, zaczynamy sobie dokuczać. Nie, ja się nie kłócę. O! Na początku uważasz siebie za niezdolną do kłótni. Ale potem... Ale dlaczego mielibyśmy się kłócić? Wszystko może stać się powodem. Na przykład to, że jesteśmy tacy, a nie inni. Nie. Nie będziemy mówić podniesionymi głosami. Będziemy mówić normalnie. Czasem nawet szeptem. Ale słowa będą ranić. Tego chciałeś? Tego chciałem. Mów dalej. I po wypowiedzeniu jakiegoś takiego jadowitego zdania będziemy wstydzić się go tak strasznie,
że aby nie krzyczeć ze wstydu, powiemy zdanie jeszcze gorsze, jeszcze bardziej raniące. Zasypiając, czujemy żelazną kulę w okolicach żołądka. Odczucie czysto fizyczne. Wiemy, że zrobiliśmy coś niepotrzebnego, ale nie możemy się z tego wycofać. Ale próbujemy. Wyjeżdżamy do małego miasteczka, wierząc, że uda nam się wszystko naprawić. Nawet więcej. Może uda nam się powtórzyć nasze pierwsze wspólne wakacje. To, że tak dobrze znamy nasze ciała, w jakiś sposób nas wzrusza. Oczywiście. I dlatego myśląc intensywnie o odrodzeniu naszego uczucia, dajesz się bezwolnie zaprowadzić do lasku przez studenta Akademii Wychowania Fizycznego. Taki miły. Taki głupi. Zresztą w tym lasku też myślisz o nas. No, tylko przez chwilę nie myślałaś. Małą, maleńką chwilę. Tak? A ty w tym czasie? Tak. Ja w tym czasie byłem w pokoju w czasowiczki w średnim wieku. Ale jeszcze bardzo, bardzo... Wracamy do miasta. I wszystko zaczyna się od początku. Ale nie jest to już aż tak bolesne. Przyzwyczailiśmy się. I niespodziewanie decydujemy się na dziecko. Zobaczysz, że dziecko zmieni sytuację. Zgadujemy, czy chłopiec, czy dziewczynka. Zaczynamy do siebie dziecinnie pogadywać. I to jest całkiem miłe. Nie zapraszamy znajomych. Chcemy być sami. Słusznie. Samoobrona stadła. I nic z tego. Okazuje się, że nie mogę mieć dziecka. Tak? Tak. W tej kamienicy mieszka twój chłopak, nie ciotka, prawda? Skąd wiedziałeś? Nie wiedziałem. No to już wiesz. Jak masz na imię? Pozostańmy bezimienni. Jak chcesz. A ty chciałeś odwiedzić malarza czy dziewczynę? Czy dziewczyna nie może malować obrazów? Ładna? To ja może zadzwonię, ale... Jest tam kto? Niech pan zadzwoni po pogotowie techniczne. Winda stoi między drugim i trzecim piętrem. O, ona to się lubi psuć. Oj, lubi. Pan jest dozorcą? What? Teraz nie ma dozorców. Ino gospodarz, to se pan za konot. Sameś pan tam jest. Jesteśmy we dwoje. To się nie ma co się śpieszyć. Ale my to już długo siedzimy. Co nagle, to po diable. A na ćwiartkę pan dasz? Dam. No, bo do telefonu daleko. Czekamy. Albo to człowiek wie, czy dojdzie. Panie! Dobra, idę. Obietnica go zmobilizuje. On już chyba był trochę podcięty. Mnie też się tak wydaje. Miał taki głos.
Co się tak uśmiechasz? Do ciebie. Zaraz przestaniesz się uśmiechać. O, nie strasz. To co, decydujemy się na rozwód? Nie, za wcześnie. Ty jeszcze możesz zacząć pić. A, no tak. Przychodzę do domu, są goście, a ja ci robię awanturę. Taką niegłośną, ale wystarczająco wredną, by ludzie szybko się wynieśli. Ja za to nie przepuszczam żadnej okazji, żeby cię upokorzyć przy świadkach. A mimo to regularnie spłacamy kredyt. Przecież ty pijesz. Nie, już nie. Ty poszłaś do mojego dyrektora, popłakałaś się u niego w gabinecie. Ten mnie wezwał na rozmowę, zagroził i jakoś tak się wziąłem za siebie. Najpierw poradnia przeciwalkoholowa, a później to już abstynencja z własnej woli. Nie, poradnia niepotrzebna. Po co poszłaś do dyrektora? Po co, pytam? Sam bym przestał pić. Zresztą wcale tak dużo nie piłem. Piąta rocznica ślubu, niewielkie przyjęcie. Goście wychodzą, my razem zmywamy naczynia, rozmawiamy. Już nie potrafimy się ranić. Jesteśmy wypaleni. Decydujemy się na rozwód? Decydujemy się na rozwód. Kulturalnie. Niezgodność charakterów. Bez orzekania o winie. Problem mieszkania. Chcemy zamienić mieszkanie na dwie kawalerki. To musi chwilę potrwać. Słyszymy przez ściany głosy ludzi, którzy odwiedzają nas w naszych pokojach. Zapewnienia miłosne jakiegoś bubka, który mówi ci, że będzie cię kochał do końca życia. Spazmatyczny krzyk jakiejś babki, która mówi, że jest jej dobrze jak nigdy w życiu. Spokojny głos jakiegoś faceta, który lekko znudzony... Skąd wiesz, że znudzony? Sądząc po głosie. No więc ten facet mówi... Nie nudź mała, tylko się rozbieraj. Piskliwy głos jakiejś dziewczyny, która nazywa cię swoim kotkiem i dziubdziusiem. Rano, mijając się w przedpokoju, udajemy, że nic nie słyszeliśmy. Tak, znowu jesteśmy poprawni. Pokazujemy, że nic nam nie zależy. Na kim? Na czym? Wiesz przecież.
Wreszcie. Zamiana mieszkania na dwie kawalerki. Podział mebli. Jesteśmy wyrozumiali dla siebie. Któregoś dnia spotykamy się na ulicy. Co u ciebie słychać? Wszystko w porządku. A u ciebie? Dobrze. Wiesz, trochę się spieszę. Zadzwonię kiedyś. Tak, właśnie taka rozmowa. Te konwencjonalne uśmiechy. Mogłabym jeszcze dodać, czy masz niezbyt dobrze wyprasowaną koszulę. Nie noszę non-iron? Niemodne. Ale gdy się spotykamy następnym razem, mam już bardzo dobrze wyprasowaną koszulę. Jesteś z kimś na stałe, tak? Tak. Jestem z kimś na stałe. Na stałe w przenośni. Na stałe w przenośni. Ja też z kimś jestem. Jest nawet trochę podobny do ciebie zewnętrznie. Ale psychicznie zupełnie inny. Tak ci się wydaje? Tak mi się wydaje. Nasze wspólne życie wydaje nam się pomyłką młodości. W ogóle pomyłką, jakimś dawnym, złym snem. Mówimy zresztą o tym swoim partnerom. Mój jest taki miły, tak uważnie mnie słucha, tak oburza się na ciebie. A moja dziwi się, że mogłem tak długo wytrzymać z takim potworem jak ty. Podziwia moją cierpliwość, moją wielkoduszność. Odnajduję w papierach list od ciebie. Piękny, miłosny list z pierwszych tygodni. Ale po przeczytaniu już nie wydaje ci się taki piękny. Pretensjonalne zdania, złe poezjowanie. Mam go wyrzucić? A może spalić? Lepiej wyrzucić. Mniej kłopotu. Lubisz, gdy ja cię nienawidzę? Pytam poważnie. Dlaczego nie odpowiadasz? Zastanawiam się. Zabawnie to powiedziałaś. Może i zabawnie. To dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego akurat tak pokierowałeś losem nas dwójka? Przepraszam, tych dwojga.
zbierać z tamtej strony pokojów próżnej już miłości. Niech kiedy trzeba będzie pieśnią to, co marzyło tak o szczęściu i osłaniało chudy płomyk. A potem po skończonej walce pozwól nam rozprostować palce, choćby już była tylko pustka. Nieważne. Taka zabawa. A wiesz, a mnie się chce płakać. Płakać? Tak. Chce mi się płakać. Masz rację. No. Mogło być bardziej sielankowo. Ale wszystko popsułem. Jak zwykle. Posłuchaj, pójdziesz ze mną na kawę? Kiedy? Teraz, zaraz jak wyjdziemy z tej przeklętej windy. Jeszcze nie wyszliśmy. Ale wyjdziemy. A co z twoim malarzem? A co z twoją ciotką? Wiesz, ja do kawy sypuję aż 3 łyżeczki cukru. Gdy w dłoń otwartą przyjmiesz klęskę, gdy czaszkę w czułe palce weźmiesz, zacznie się wtedy jeszcze raz. Otwartych dłoni wielka sprawa, po strunach podróż, po zabawach, ostatnie ziarno ocalenia. Ostatnie ziarno.